Witam Państwa na siódmym koncercie piątego festiwalu 3-4. Konteksty, kontrasty, konfrontacje. Przed nami koncert w wykonaniu Kwartetu Śląskiego, a w programie usłyszymy Wielką Fugę B-dur, opus 133 Ludwika van Beethovena, trzeci kwartet smyczkowy Beli Bartoka. Po tych utworach zaprosimy Państwa na krótką przerwę, a następnie usłyszymy pierwszy kwartet smyczkowy Krzysztofa Pendereckiego, drugi kwartet smyczkowy Quasi una fantasia, opus 64 Henryka Mikołaja Góreckiego oraz drugi kwartet smyczkowy Krzysztofa Pendereckiego. Po koncercie i krótkiej przerwie tradycyjnie zapraszamy na panel dyskusyjny z udziałem artystów i Macieja Grzybowskiego. Dzisiaj poprowadzi go Marcin Majchrowski. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań za pośrednictwem czatu. Szczegółowy program wszystkich koncertów znajdą Państwo na stronie festiwal34.pl. Tam również dostępna jest nasza książka programowa, a w niej teksty wstępne do koncertów i biografie artystów. W tym tygodniu zaprosimy Państwa jeszcze na dwa koncerty, kolejny już jutro. Usłyszymy utwory w wykonaniu Macieja Piszka i AUXO, Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy, pod batutą Marka Mosia. Festiwal współfinansowany jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Stowarzyszenie Autorów ZAIX i Związek Artystów Wykonawców STOART. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. A teraz zapraszam już na scenę Kwartet Śląski w składzie. Szymon Krzeszowiec, pierwsze skrzypce. Arkadiusz Kubica, drugie skrzypce. Łukasz Syrnicki, altówka. Piotr Janosik, wiolonczela. 3-4. Thank you.
Thank you.
W programie dzisiejszego koncertu słuchacze usłyszą dwa kwintety fortepianowe. Pierwszy kwintet fortepianowy Grażyny Bacewicz oraz kwintet fortepianowy Mieczysława Weinberga. Do tego jeszcze Kwartet Śląski, z którym mam przyjemność i zaszczyt wystąpić dzisiaj, wykona kwartet smyczkowy Witolda Lutosławskiego. Zaczniemy od kultowego kwartetu smyczkowego Witolda Lutosławskiego, powstałego w latach 60., który staramy się wykonywać jak najczęściej. W tym utworze można cały czas znaleźć coś nowego. Za każdym razem odkrywamy nowe pokłady energii i to jest niesamowite w tej muzyce, która, no, jakby nie patrzeć, ma już 50 lat. Oczywiście to są bardzo charakterystyczne dzieła, począwszy od Oberka w kwintecie Grażyny Bacewicz, który jest chyba jednym z jej ulubionych tańców, bo i pojawia się w literaturze skrzypcowej, ale i w koncercie fortepianowym, który niedawno po raz pierwszy wykonywałem. A więc jest to bardzo interesujące od strony również pianistycznej. A po przerwie zabrzmi monumentalny kwintet fortepianowy Mieczysława Weinberga. To jeden z jego młodzieńczych utworów, chociaż słuchając tej muzyki trudno się domyślić, że człowiek miał 18 lat, 19 lat, pisząc to. Jako że był znakomicie zapowiadającym się pianistą, także to jest miejscami bardzo skomplikowane i miejscami wyzwaniem jest wykonanie tego utworu, również ze względu na rozmiary, bo prawie 45 minut muzyki, forma jest zamknięta w pięciu częściach. Także na pewno to bardzo interesujące od strony pianisty, ale mi się wydaje, że głównie jednak patrzeć trzeba na całość i rozkoszować się czymś zaklętym w tej muzyce, czymś moim zdaniem bardzo niezwykłym. Jesteśmy w okresie, w którym Weinberg jest nam bardzo bliski ze względu na rejestrację wszystkich jego kwartetów smyczkowych. Także to też jest taki kompozytor, którego odkrywamy codziennie, ćwicząc i poznając nowe partytury jego utworów. Dziś wieczorem wraz z Maciejem Grzybowskim, dyrektorem festiwalu, wykonamy bardzo interesujący program, obfitujący w pieśni. Z tego, co się wczoraj doliczyłam, 36 ich będzie. W pierwszej części usłyszymy wybór pieśni Haydna. Później rymy dziecięce Szymanowskiego. No, perły to są szczyty Szymanowskiego i wydaje mi się, że z tymi miniaturowymi pieśniami, bardzo skromnymi, kameralnymi pieśniami Haydna, które były dla niego chyba tylko taką przygodą, chociaż napisał ich kilkadziesiąt i do tekstów niemieckich, i francuskich, i angielskich. Po przerwie, no, też klasyka Lutosławskiego, pięć pieśni do słów Iłakowiczówny, do których też napisał swoje rymy dziecięce Szymanowski. Pieśni nie są często wykonywane z racji na prawdopodobnie też poziom trudności, który i nam nastarczył jakby wiele pracy, naprawdę. Chyba ludzie sobie nie są w stanie wyobrazić, ile pracy artysta musi poświęcić, żeby coś takiego jak dzisiaj nas spotka, wyszło. Siedem sonetów Szekspira Andrzeja Czajkowskiego, no, taka muzyka gdzieś graniczna, bardzo kontemplatywna, szalenie dramatyczna, tam gdzie trzeba liryczna, ale przede wszystkim taka poliosobowa. Dla Andrzeja Czajkowskiego Szekspir był w ogóle bardzo ważną postacią i myślę, że nie bez kozery wybrał twórczość Szekspira dla swojego jedynego właściwie cyklu wokalnego, ale taki klasyczny, kameralny skład na głos i fortepian to właśnie są te sonety Szekspira. Tym kończymy recital. Ja dostrzegam wielki ładunek emocjonalny w tych sonetach i bardzo wiele skrajności i też rozbieżności tekstu i muzyki, i tak wgłębianie się w to jest naprawdę fascynujące. Ja żałuję, że nie mamy więcej czasu, żeby po prostu jeszcze podrążyć, ale mam nadzieję, że będzie okazja, żeby jeszcze raz wykonać, bo naprawdę są warte i też bardzo, bardzo bym tego kompozytora promowała, który jest właściwie, no,
jak mówię komuś Andrzej Czajkowski, Czajkowski, to jeszcze kojarzą, ale Andrzej już nie bardzo. Dzisiaj zapraszamy na jedno z głównych dań mesjanowskich, wizję Amen. Wiemy, że kontrasty są tutaj nie bez znaczenia i tymi kontrastami dzisiaj będzie przedstawienie muzyki klasycznej Mozarta, choćby właśnie w drugiej części z muzyką węgierskiego kompozytora Ligetiego. No, repertuar raczej rzadko grywany. Z punktu widzenia pianistycznego takim najprzyjemniejszym utworem na pewno jest sonata Mozarta. Ponieważ jestem takim, można powiedzieć, chorobliwym, czy jakkolwiek to nazwać, mozarcistą. W związku z tym cokolwiek Mozarta jest dla mnie definicją muzyki. Znaczy to trochę na zasadzie myślę muzyka, słyszę Mozart. Utwór Ligetiego jest chyba mi najbliższy ze względu na swoją falującą energię, która tam przepływa w tym utworze. Trudności techniczne są znaczne i są to trudności takie nietypowe zupełnie. Takie jak granie z wielu przebiegów gamowych na klawiaturze ze zblokowanymi niektórymi klawiszami. Jest znany jako kompozytor etiud fortepianowych, które uchodzą za jeden z najtrudniejszych utworów na ten instrument. Tak jak Ligeti znalazł pomysł na dwa fortepiany, to muszę powiedzieć, że to jest wręcz spektakularne.
Thank you.
Thank you.
Marcin Majchrowski, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na panelu dyskusyjnym po 7 koncercie festiwalu 3-4. Są z nami bohaterowie tego wieczoru, Kwartet Śląski, Szymon Krzeszowiec, Arkadiusz Kubica, Łukasz Sernicki i Piotr Janosik. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest dyrektor artystyczny festiwalu Maciej Grzybowski, jak zawsze. Dobry wieczór, Maćku. Duży wydatek energetyczny, taki koncert, zresztą z tak różnorodnym programem. O to się chciałem na sam początek zapytać. Na pewno tak, a tym bardziej, że część tych emocji zwykle bierze na siebie publiczność, która nie dopisała dzisiejszego wieczoru. Wczoraj było podobnie. Oczywiście wiemy z jakiego powodu, natomiast... Ludzie czegoś się boją. Natomiast to jest dla nas nowe doświadczenie, bo nie ukrywam, że zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że podczas koncertu następuje interakcja wykonawcy z publicznością. Kiedy trochę nie wiadomo, jak się zachować. Zbija to z pantałyku również tych, którzy słuchają i są do czegoś przyzwyczajeni przez lata obcowania z artystami w życiu koncertowym. Tak, ja myślę, że to przyzwyczajenie jest też po drugiej stronie, bo my często gramy sami, ale to są próby lub mikrofony przy nagraniu. Tak. Ale to jest zupełnie... Nigdy próba nie jest tym, czym jest koncert. Tak? Zawsze jakby jasne. Na koncercie... No, czegoś dodajemy, to nie da się tego zrobić na próbie, to co robimy na koncercie. A tu nagle właściwie nie wiemy, czy to był koncert, ja tak czy się próba. Zastanawiam. Znaczy nie wiem, bo ja bym chciał to Łukasz Sernicki. Tak troszeczkę podsumować, bo oczywiście dla nas jest to bardzo trudne doświadczenie. Myślę, że dla wielu artystów po prostu ten kontakt z publicznością jest czymś niezbędnym. Natomiast jest sytuacja rzeczywiście nowa. No, my jesteśmy teraz pierwszy raz w takiej sytuacji. Ale być może tam za którymś razem przywykniemy do tego i będziemy grali oby podobnie. Oby tego było jak najmniej. Bo jednak gdzieś tam w eterze ta publiczność jest, prawda? Myślę, że może nawet dużo więcej osób niż by się pomieściło tutaj w studio. Potencjalnie jest, tak może być. To jest niesamowita też taka dodatkowa możliwość takiej sytuacji. Oczywiście nie każdy festiwal, nie każda instytucja pewnie będzie miała takie warunki, żeby taki koncert przeprowadzić, prawda? Ale jest to zawsze jakaś alternatywa. A ja chciałem panom jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, na taką może historię właśnie medialną egzystencji muzyki, bo kiedyś przecież takie koncerty się odbywały w telewizji i w studiu telewizyjnym, kiedy artyści przychodzili i grali na żywo, wykonywali tę muzykę, ale publiczności nie było z samego założenia, no, albo była w jakimś stanie... Radiowe koncerty chyba też no więc właśnie, bywały tak, takie, prawda? Czy nie tak. Wiem, czy akurat tu, kiedyś orkiestry przed wojną grały w studiach radiowych i albo zespoły, albo wykonawcy i to było na żywo transmitowane, więc gdzieś tutaj rodzi nam się jakieś odniesienie do takiej tradycji, o której może zapomnieliśmy w ciągu ostatnich dekad, między innymi dlatego, że z telewizji została muzyka, przepraszam za słowo, poważna, klasyczna, trochę wyrugowana, nawet nie trochę, tylko bardzo. Znaczy wracamy do tradycji, ale... Idąc do przodu, znaczy to jest jednak coś... Tak, nowego. To jest coś innego, ale zawsze na tym tradycja, tak. Powrót do tradycji jak, polega tak, oczywiście. Trochę. Ja chciałem tylko dwa króciutkie komentarze, bo ja się zresztą absolutnie z tym zgadzam. Tu nie oponuję wobec tego, co powiedział prawie na początku Arek, że brak publiczności, a przecież jesteśmy w tym celu kształceni, na tym polega ta profesja, czyli profesjonalizm w tej profesji, że my komunikujemy coś ludziom, a nie gramy sobie dla siebie. Ale jest w tym coś, dzięki Arkowi sobie zdałem z tego sprawę, coś przewrotnego, bo jeżeli gramy, bo powiedzmy inaczej nie umiemy, tak? No, już zapomnieliśmy, że można grać dla samego siebie, prawda? Jako nastolatkowie na pewno każdy z późniejszych profesjonalistów przecież to robił, a może nawet i później. Ale jeżeli komunikujemy, to przy braku fizycznie obecnej publiczności, bo przecież wiadomo, że graliście dzisiaj
no, dla publiczności, prawda, która nawet tak jak powiedział Łukasz, może jest jej 50 razy więcej niż tutaj by się zmieściło, prawda? Ale jeżeli nam jest brak, to paradoksalnie może być tak, że zaczynamy się skupiać na sobie, bo brak tej publiczności tu, więc zaczynamy odczuwać pewien brak, a profesjonalista nie powinien tego odczuwać. Więc coś takiego mi się dzięki temu, co powiedziałeś, pojawiło, tak, objawiło, że zaraz, jeżeli jesteśmy w tym celu kształceni, a jednak jest publiczność, bo przecież nie gramy tak, przy pustej sali ubrani, prawda, przychodzimy na koncert o 19:00, jednak są ludzie, ale ten ich publiczności brak na żywo, coś jakby robi taką szczelinę w tym profesjonalizmie, bo jeżeli jesteśmy i gramy, to gramy po prostu. Tak, tylko po co ten smoking? No nie, no bo jednak jest, no właśnie, smoking, czyli nie jesteś prywatnie. No właśnie. To wychodzi na to, że ja jestem tutaj prywatny, artystyczny, tak, bo nie mam smokingu. Ale to jest jedna rzecz, bo ja chcę tylko to zaznaczyć i robię to właściwie ze względu na państwa, bo przecież nie będzie... Nie, tak. Natomiast druga rzecz, Łukasz mi, ale teraz już się... Znaczy tak, bo też no, inne wątki padały, ale też taka, a już wiem, taka sytuacja, co by było gdyby, co jest oczywiście trudno wyobrażalne, ale potencjalnie możliwe, to nie jest absurd, gdyby była sytuacja odwrotna, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co jest teraz, załóżmy, zostawmy przyczyny. Taka jest historia ostatnich kilkudziesięciu lat, w których wszyscy żyjemy, tak? I nagle trzeba zagrać przed publicznością. Co by było, czy na przykład wystąpiłby coś takiego, że siedzą ludzie i mnie paraliżuje trema, ale nie trema w związku z wykonaniem, bo cały czas wykonuję teraz, prawda, tak myślę, że trema jest podobna. Może to jest skala paru punktów procentowych, mniejsza, większa przy ludziach czy bez ludzi fizycznie, ale co by było, czy by nagle, jak to ja mam teraz grać w obecności ludzi, nie dla ludzi, bo to jest oczywiste, tak, gdyby ta sytuacja była odwrotna. To tylko dzielę się takim spostrzeżeniem, bo nie chcę do żadnych ani wniosków prowadzić, ani ciągnąć tej dyskusji, tylko no nie jest to absurd, nie jest to sytuacja absurdalna. Tak jak pamiętam kiedyś Glenn Gould mówił, co by było, gdyby od dziecka chować młodego człowieka i muzyka na muzyce dodekafonicznej. W ogóle nie słyszał dur, mol, żadnych tercji, sekst. No, sytuacja potencjalnie możliwa. Jak by to dziecko, na co by to dziecko wyglądało? Nagle w wieku 15 lat słyszy gamę C-dur dopiero pierwszy raz w życiu. Więc to tak tylko dla poszerzenia. Może by odbierał te gamę C-dur tak jak my odbieramy serię, czy prawda? To jest pytanie. Pytanie, czy odpowiedź byłaby taka, że tak by odbierał. Prawda? To ja mam jeszcze jedną uwagę, zanim zapytam panów o utwory. Kiedyś była taka tradycja, czy w ogóle sama historia kwartetu smyczkowego o tym opowiada, że to jest taka forma dyskusji czterech uczonych dżentelmenów. I właśnie to, o czym mówi Maciek, ta egzystencja muzyki bez publiczności, czy w ten sposób panowie nie odbierają akurat w tym składzie tutaj takiego grania dla siebie, nie na próbie, na koncercie, ale właśnie jakby w oderwaniu od tego. Czysta muzyka, czysta wymiana artystycznych wrażeń i artystycznych myśli. To jest trudne, bo ja myślę, że ta publiczność, czy ta atmosfera koncertu, jest coś takiego właśnie atmosfera, tak? O czym wszystko jedno, czy to jest studio, czy to jest jakieś pomieszczenie inne, ale to stworzenie pewnej atmosfery, no jest właśnie po to, żeby w nas wytworzyć pewne dodatkowe, pewną, jak to mawiał jeden z naszych profesorów, wartość dodaną, tak, do pewnego zjawiska, do tego, tak, co się dzieje w danym momencie. I my potrafimy się też bardzo dobrze bawić, w cudzysłowie bawić, na próbach, tak? Kiedy sobie na przykład taki drugi kwartet Pendeckiego zmieniamy, tam improwizujemy i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest pewien typ zabawy, natomiast wychodząc już z tą świadomością, że gramy dla publiczności, to jednak ten dreszczyk emocji jest jakby inny, prawda? I to otwiera zupełnie inne czasami pole manewru. I inaczej działa wyobraźnia i to, czego normalnie byśmy nie zrobili, nagle robimy. Się okazuje, że trudno czasami na to wpaść, będąc zamkniętym w
kubaturze, nie wiem, 15 metrów kwadratowych, tak? Brakuje tego, tak, co nazywamy atmosferą, tak, tego, co jest, tak, w powietrzu. Jest, co jest nieuchwytne. Myślę, że to, o czym mówi Arek, czyli taka po prostu kreatywność spontaniczna rodzi się właśnie przy obecności publiczności na sali. My być może będziemy zmuszeni nauczyć się przyzwyczaić do tej świadomości, że za pośrednictwem kamery ogląda nas mnóstwo ludzi, ale na razie nie czujemy tego. Mhm. Po prostu to jest kwestia czasu. Może mam nadzieję, że nie skończy się tak, że będziemy grać tylko i wyłącznie dla kamery, ale na razie to ta kreatywność była jakoś uśpiona, wydaje mi się, bo po prostu nie czujemy tego jeszcze. Nie wiem, czy panowie się złapali na tym, że w ogóle inaczej się prowadzi rozmowy z ludźmi za pośrednictwem właśnie monitorów, kamer i sieci na odległość, niż normalnie się rozmawia z ludźmi tak twarzą w twarz, bezpośrednio. W związku z tym to jest jakieś, ma tam punkt odniesienia i punkt przełożenia na to, o czym rozmawiamy przez kilkanaście minut ostatnich. No dobrze, to jeszcze zanim zapytam o Wielką Fugę B-dur i o Beethovena i o inne dzieła, to chciałem się zapytać o przesąd pana Piotra. Czy muzycy są przesądni, albo czy to przestało obowiązywać, bo upadły panu nuty. Poproszę do mikrofonu. Mikrofon. Ja przestałem być przesądny. A, rozumiem. Wraz z wiekiem. Wraz z liczbą już razy spadających ci nut. Nut jakiś tam, nie wiem, 13 jakiegoś miesiąca, piątków 13 czy coś takiego. Nie, jakoś to na mnie nie działa, bo czasem się różne rzeczy wydarzają zupełnie w innych dniach czy w innych okolicznościach. Tak. Także jakoś przestało to robić na mnie wrażenie. Czyli nie ma przesądów już. Okej, okay, dobrze. Tyle rzeczy dziwnych się zdarza bez spadania nut i bez przebiegających kotów. Jasne. Wczoraj, kiedy kończyliśmy panel z Olą Świgut, tutaj Maciek, to już było po wyłączeniu kamer, mówi tak, a co jutro? A, jutro Wielka Fuga Bedru. O, będzie Warszawska Jesień. Pytanie do panów. Czy panowie tak odbierają właśnie ten utwór Beethovena, jeden z ostatnich, zwieńczenie jednego z najważniejszych kwartetów, które napisał, zresztą bardzo rozbudowanego. On potem wyrzucił tę fugę z finału kwartetu, zamienił ten finał, ulegając pod szeptą, ale przecież wtedy, kiedy kwartet Szupan-Ziga wykonywał kwartet z fugą w tej pierwotnej wersji, to powiedział, osły przecież powinni byli właśnie tylko tę fugę bisować. Bardzo ważny był to dla niego utwór. I chyba bardzo awangardowy był ten kwartet wtedy, kiedy on zabrzmiał i kiedy nie został zrozumiany odpowiednio, bo przerósł ówczesnych obserwatorów. Jeśli można. Bardzo proszę. Myślę, że nadal wielu przerasta. I to nie jest tylko ważny utwór, to nie był tylko ważny utwór dla Beethovena, ale to jest kamień milowy, no właśnie, w kameralistyce, no właśnie, i w ogóle w historii muzyki po prostu. Także. Oczywiście, jeśli wykonawca zagłębia się w partyturę tej fugi, na pewno łatwiej jest mu zrozumieć i jakby ogarnąć to, co Beethoven chciał przekazać. Ale muszę powiedzieć, że to studiowanie tego utworu to jest niekończąca się kopalnia wiadomości i ukrytych symboli, trudno powiedzieć, że można tam znaleźć w jakiś sposób gotową interpretację, czy kropeczkę postawić, bo już wiemy, o co chodzi. Nie, to jest, zresztą to, co jest fascynujące w kameralistyce i w ogóle w wykonawstwie muzyki, to jest to, że za każdym razem ta fuga będzie inna. Mhm. I jest to wielka fuga, czyli wielka ucieczka. To ma sens. Ale ja muszę powiedzieć, ja prowadzę wykłady z literatury w Akademii dla studentów różnych specjalności. Tak. I oczywiście omawiając Beethovena, nie wyobrażam sobie, że nie wysłuchali Wielkiej Fugi. To się zdarza, czasami pierwszy raz w życiu słyszą. I muszę powiedzieć, że dla mnie jest to absolutnie genialny, natomiast wielu studentów
No to tak jak pan powiedział, Warszawska jesień, tak? Zupełnie jakby nie łapią wielkości tego. Oczywiście nam, grającym, jest czasami dużo prościej przez to, że my jednak wchodzimy dużo głębiej, widzimy to wszystko, jak to jest, w cudzysłowie, jak to jest zrobione, tak? I tak jest z wieloma utworami, to nie tylko z tym utworem, ale jak się wie dokładnie, jak to wszystko, jakie są przebiegi, jak kompozytor to no, zakomponował, tak? To wtedy nam jest łatwiej to wszystko zrozumieć. A jak się tego tylko posłucha, to wydaje mi się, że no to oczywiście powinno, ale z partyturą. Tak, to, no właśnie. To wtedy tak. To a studenci dostają partyturę do słuchania? No, czasami jest to niemożliwe. Liczę na ich, że tak powiem, samodzielność, że potem do tego dojdą kiedyś, żeby posłuchać z partyturą. Ale takie wrażenia są naprawdę czasami bardzo zaskakujące. Wrażenie, ponieważ no, nie gram na żadnym z instrumentów smyczkowych, więc tym bardziej nigdy nie grałem i nie planuję grać w kwartecie smyczkowym. Ale kilka, albo nawet może więcej niż kilka razy mi się zdarzyło widzieć, nawet posiadam w domu partyturę tej fugi i oczywiście też innych kwartetów, między innymi Beethovena. I muszę powiedzieć, że tak jak sobie przypominam inne, na przykład Haydna czy Mozarta, prawda, wcześniejsze, ale też i późniejsze, na przykład Brahmsa czy nie wiem, Czajkowskiego, Dworzaka, prawda, no to graficznie, nie chcę mówić o muzyce graficznej, ale graficznie, no późny Beethoven oczywiście, bo jeszcze może nie seriozo, czy harfowy, czy wcześniejsze, ale fuga być może najbardziej, przynajmniej we fragmentach tego jej, ale też i inne kwartety. No to czasami zapis przypomina o to, co widzimy tutaj na tym banerze. Mówię o czystym zapisie nawet dla, no może nie zupełnych amatorów, ale dla tych, którzy no nie przeczytaliby tego tak po prostu, że już mają tę muzykę w uszach. Także nawet to, chociaż tego się nie da oderwać przecież od samego zapisu, od jego dźwiękowego rezultatu, ale jest to, nawet to, ja sobie wyobrażam, jak musieli być przerażeni wykonawcy, po prostu widząc, prawda, zapis już sam, który był z kosmosu wtedy. Ale jakby warto jeszcze zwrócić jedną uwagę, jeśli chodzi o Beethovena. Jakbyśmy prześledzili nie tylko twórczość jego kwartetową, ale mi się wydaje, że on w ogóle jakby, bo ta fuga tak naprawdę, to nie jest wielka fuga, nagle wyrasta, tak ni stąd, ni zowąd, prawda? Nagle postanowi napisać wielką fugę. On już jakby pisał jako młody człowiek, są takie preludia i fugi jego młodzieńcze, na kwartet smyczkowy, ale tak, potem, tak, jakbyśmy zobaczyli ten ostatni jego okres od opusu 100, powiedzmy sobie, tak? Przecież fuga w sonacie, fortepianowej, tak, fuga w sonacie wiolonczelowej, to jest coś niebywałego. Ale w ostatniej skrzypcowej finale jest tego naprawdę dużo. Wydaje mi się, że ta wielka fuga jest takim zwieńczeniem. Dziewiąta symfonia, tam też jest fuga. Missa solemnis, dwie gigantyczne fugi, tak, w Gloria i w Credo. I ta wielka fuga jest takim zwieńczeniem. To już jest końcówka jego życia i jakby całe jego życie prowadzi właściwie, tak jakbyśmy spojrzeli na to, do tej wielkiej fugi. Ale one już są wcześniej. I niektóre są rzeczywiście ta fuga w sonacie wiolonczelowej, to jest futuryzm zupełny. Absolutnie. Proszę w stronę pana Łukasza jeszcze. Ja właściwie muszę chyba tak trochę ze wstydem przyznać się, że będąc w liceum miałem okazję posłuchać wielkiej fugi w wykonaniu kwartetu radzieckiego, wtedy Beethovena. I po prostu nie byłem w stanie uwierzyć, że to napisał Beethoven. Po prostu nie byłem w stanie. Dla mnie to była rzeczywiście muzyka współczesna. Czyli no, możemy sobie wyobrazić, jakim to było szokiem. Tak. Znaczy publiczność w ogóle nie była na coś takiego przygotowana. Myślę, że w tamtej epoce, co prawda, była to epoka, powiedzmy, wielu rewolucji, buntu i tak dalej. Świat się zmieniał, natomiast no i to była taka rewolucja chyba właśnie w muzyce. Takie po prostu przekreślenie jakby wszystkiego, co było wcześniej. Porządku, przekreślenie porządku. I jakby rzucenie nowej myśli w przyszłość, gdzieś tak 100 lat do przodu. No i Bartok, który ten trzeci kwartet Bartoka, no napisany 100 lat, tak, tak mniej więcej 101 chyba po napisaniu wielkiej fugi.
27 rok bodajże. Nie wiem, czy panowie, nie wiem, czy panowie pamiętają, czy zetknęli się z tym. W 1931 roku ten trzeci kwartet Bartoka był wykonywany w Warszawie i został, jak to się mówi, zjechany przez krytykę. Krytycy warszawscy stwierdzili, że to w ogóle nie jest muzyka, że to w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. I nie wiem, czy to ma świadczyć o tym, jak nowatorski był wtedy Bartok, czy jak zaściankowa była Warszawa w 1931 roku. No ale właśnie to świadczy o tym, czy w takim razie przerzucamy ten pomost taki od Wielkiej Fugi Bedor prosto do trzeciego kwartetu smyczkowego Bartoka. Ja myślę, że warto jeszcze wspomnieć, że ten kwartet Bartoka właśnie wygrał na konkursie kompozytorskim z drugim kwartetem Szymanowskiego, który się kończy, trzecia część, to też jest podwójna fuga przecież, prawda? I to niesamowite. I ja muszę powiedzieć, zawsze miałem takie mieszane uczucia, słuchając Szymanowskiego, znając już od wielu, wielu lat, a potem tego Bartoka i tak nie wiedziałem, nie wiem, co jest lepszym, co jest lepszym utworem po prostu. Wydawało mi się, że Szymanowski jest absolutnie zjawiskowy i chyba taki jest, natomiast to jest rzeczywiście też świetny utwór. Ja chciałbym tak, nie wiem, czy w obronie, niech będzie, że w obronie tej zaściankowości, znaczy nie w obronie zaściankowości, tylko w obronie Warszawy, bo oczywiście... Przed zaściankowością. Powiedzmy. Oczywiście, że byli z imienia i nazwiska znani, znaczy do dzisiaj z imienia i nazwiska znani recenzenci, krytycy, którzy właśnie reprezentowali tę estetykę, ale nie zapominajmy, że też było paru bardzo dobrych i czynnych w Warszawie, myślę, że nie tylko w Warszawie, krytyków, którzy byli bardzo zaściankowi, czyli jak to powiedzieć, kosmopolityczni, tak, odwrotnie. A akurat o Bartoku prawdopodobnie napisał ten, bo akurat miał on napisać. No, sam wiesz, Marcinie, jak to jest. Nie, zgoda, oczywiście. Prawda? Natomiast akurat, gdyby trafiło na innego, to nagle mogłoby się okazać, że Polska jest, Warszawa jest, przepraszam, prawda, forpocztą w nowoczesności. Także to czasami bywa, akurat został taki głos po 80 czy 90 latach, a mógł zostać jakikolwiek inny przypadek. No, ale nie został z drugiej strony, więc wiesz, no, nie można tego przypadku nie brać pod uwagę. Tylko po prostu dzielę się tą jakąś tam częścią wiedzy, jaką mam o ówczesnych czasach, że po prostu z imienia i nazwiska można chociażby Konstantego Regameja wymienić. Tak, jasne, oczywiście. Wojował. Naturalnie. Jerzy Waldorf, prawda? Naturalnie. Dobrze, to w takim razie druga część dzisiejszego koncertu panów i muzyka dwóch gigantów właściwie, ale z dwóch różnych biegunów, jakby i estetycznych, i brzmieniowych, jeśli chodzi o kompozytorów polskich, czy w ogóle o kompozytorów drugiej połowy XX wieku, lata 1960 i 68, to są dwa kwartety Pendereckiego, zresztą znakomite brzmieniowo i rewolucyjne dzieła także, jak na tamten czas. I rok, początek lat 90., koniec 80., to jest drugi kwartet smyczkowy Henryka Mikołaja Góreckiego, Quasi una fantazja. Właściwie muzyka nieporównywalna, jeżeli się to tak zestawi, ale dająca wiele do myślenia, kiedy się ją wykonuje podczas jednego wieczoru, bo ja mówiłem tutaj przed tym, jak rozpoczęliśmy ten panel, że jednak zdecydowanie się opowiadam za Pendereckim i po stronie Pendereckiego i tutaj chyba będę go bronił, że to ta jego część twórczości, która jest najlepsza. Ja myślę, że mogłoby być podobnie, gdybyśmy zagrali coś z wczesnych utworów Góreckiego w porównaniu z późnymi utworami Pendereckiego. Także to faktycznie może się podobać. To są porywające absolutnie utwory. Mówię o dwóch kwartetach Pendereckiego. My też mamy dużą radość zawsze wykonywania ich. Jeśli chodzi o Góreckiego i właściwie tutaj można powiedzieć o wszystkich trzech jego kwartetach, a zwłaszcza trzecim, to jest zupełnie inny ciężar spoczywający na wykonawcy, opanowanie formy, wytrzymanie tego niesamowitego napięcia, które wytwarza jego muzyka.
Długie łuki. Długie łuki, wolne smyczki. Ale to też myślę, lata wykonywania tej muzyki dopiero otwierają oczy, jaka głębia jest w partyturach kwartetowych. Myślę, że to po prostu kwestia czasu dla każdego kwartetu, żeby zrozumieć sens jego dzieł. Mieliśmy to szczęście, że z samym Henrykiem Mikołajem Góreckim mieliśmy kontakt, mogliśmy z nim rozmawiać. On opowiadał nam o tym, co towarzyszyło pisaniu tych kwartetów. To są absolutnie bezcenne wspomnienia i dla nas ta wiedza jest no bardzo ważna. Można powiedzieć, że w pewnym sensie wytłumaczył nam, jak powinno się grać jego muzykę, jego kwartety. Ale jeśli mogę, tak, tylko oczywiście. Bo ja jestem sprawcą tego programu tak naprawdę, bo ja go zaproponowałem Maćkowi i tak zaproponowałem go przekornie, to znaczy wiedziałem, na czym polega ten program. Beethovena i Bartoka to... Beethovena, Bartoka tośmy już ustalili bardzo dawno, tak, ale tak. Potem program miał troszkę inaczej wyglądać i ze względu na tą sytuację musieliśmy troszkę to zmienić. Natomiast dosyć przewrotnie to zaprojektowałem. Z jednej strony Górecki, który odwołuje się, przecież Quasi una fantasia, to jest sonata, przecież fortepianowa sonaty, czyli to są Beethovena, akordy beethovenowskie, to wszystko to jest odwołanie do Beethovena, więc chciałem koniecznie, żeby ten kwartet był, a nie na przykład pierwszy czy trzeci, bo to jest zupełnie inna bajka, więc ten kwartet nawiązywał do Beethovena, a z kolei Penderecki był takim jakby nawiasem właściwie dla Góreckiego, tak można, oczywiście w tym dobrym znaczeniu, nie w złym, tylko nawiasem takim jasne. Zupełnie innej dźwiękowości, tak? On operuje zupełnie innym typem brzmienia. I o to chodziło, żeby uwydatnić pewne cechy jednego i drugiego, bo na dopiero przy porównaniu, zestawieniu, tak, czyli to wychodzi tak, kontrasty. Kontrasty, no, tak. Kontrasty, tak. Konteksty, ja, kontrasty. Tak, ja zauważyłem bardzo, tak, no właśnie, i te konteksty, ja bardzo zauważyłem teraz słuchając, no bo to jednak tam człowiek sobie projektuje, uzgadnia różne rzeczy, wydaje mu się albo jest pewien, że tak zabrzmiał, tu jest konkret i fakt. I miejscami właśnie ten kwartet, bo chyba najbardziej z tych trzech Góreckiego jest właśnie taki beethovenowski. Tam są takie harmonie, zwłaszcza po tym olbrzymim wstępie kilkuminutowym, jeżeli tak to mogę nazwać, które bardzo zawsze mi przypominają te epizody początkowe opusu 127. Te takie harmonie oczywiście zupełnie w innej dynamice, w innym kontekście, ale zawsze to mam, po prostu to jest taki behawior. A z drugiej strony ten Penderecki, który jest tak kipiący, zwłaszcza pierwszy, chociaż drugi też, tylko inaczej, jak ta fuga, prawda, że ona wrze cały czas, prawie cały czas, no, poza tymi fragmentami, czy właściwie jednym fragmentem, nazwijmy go lirycznym, no to tam cały czas. A jeszcze z innej strony, jak słuchając tego Góreckiego, zdałem sobie sprawę, że on czasami jest bardziej bartokowski niż Bartok. Mówię oczywiście prowokacyjnie, bo wiadomo, w tym trzecim kwartecie, już nie mówię o kolejnych, jest Bartok par excellence, ale gdzieś w pewnym momencie jest taki, ja myślę, że to jest pewien idiom dźwiękowy, który jest gdzieś charakterystyczny dla tego regionu geograficzno-kulturowego. Znaczy, mówisz o Europie Środkowej, tak? Tak, i te Karpaty, i no gdzieś oczywiście, no może Śląsk, to oczywiście nie Karpaty, ale... Mówimy o źródłach, prawda? O źródłach, tak, tam po tak. prostu, w związku z tym ten Górecki, który jest bardzo śląski, bardzo polski, bardzo śląski, ale to zupełnie nie wyklucza asocjacji i jakichś powiązań gdzieś bardzo głębokich z tym Bartokiem, że, tak sobie to tłumaczę, że ja odebrałem oczywiście fragmenty, mówię o tych fragmentach takich, nie wiem jak one są, przepraszam, w partyturze oznaczone, ale takie Barbaro, czy jak to Górecki potrafił, Massima delirioso, czy Con passione, że one gdzieś nagle wychodzi, że to jest jakby
Ojej, przecież tego Bartoka przed chwilą słuchałem, a to jest jeszcze bardziej bartokowskie niż... W związku z tym te, tak się chwalę trochę, proszę Państwa, tymi kontekstami, tak, że tu się nagle tworzą i są kontrasty, tak jak Arek powiedział, że ten Penderecki ujmuje w ramach zupełnie innych niż obraz Góreckiego, tego Góreckiego, więc no fajne nam się tutaj potworzyły takie. Mam nadzieję, że konfrontacji było tym razem najmniej, bo już troszkę było. Ale ja myślę, że przepraszam, jeszcze wejdę. Że Maćku, jakby posłuchać rzeczywiście pierwszego okresu twórczości Góreckiego, prawda? Już nie mówię o sonacie, ale potem całego cyklu Genesis, tak. No przecież tam nie ma jednego normalnego dźwięku, no, nie, w cudzysłowie, tak? To co się dzieje w Pendereckim, tym aleatoryzmie tylko w sonoryzmie, tam nie ma ani jednego normalnego dźwięku. Dlatego można mieć taką troszeczkę nutkę żalu, że potem Górecki skończył w tych konsonansach i kordach. No tak, z drugiej strony Penderecki też znalazł swój świat, prawda? Lutosławskiemu też niektórzy zarzucają, ale to wiesz, te parę tercji, które w czwartej symfonii jest, to naprawdę... Subito, partita, grave, prawda? No to są jednak... Ale mimo wszystko, ja bym się tylko dowiązał do tego, że mimo wszystko to byli wielcy kompozytorzy oczywiście, wielkie umysłowości. I myśmy mieli to, co Szymon, mieli to szczęście, że znaliśmy Góreckiego. I on był niezwykle osłuchanym człowiekiem. To znaczy dla niego nie było tajemnic. Bartok to nie była tajemnica. Tak. Czyli on to wszystko w sobie gdzieś tam kumulował mimo wszystko. To nie jest tak, że to wszystko spada nagle z nieba, prawda? To że nagle olśnienie. Poza tym dożyjmy wieku tych panów i zobaczymy, czy nie skończymy na konsonansach. Ale jak się śledzi, znowu śledziłoby się tą całą drogę, to co był Beethovena do tej wielkiej fugi, to wydaje mi się, że tutaj też można tą drogę wyśledzić do tego trzeciego kwartetu, czy jeszcze dalej idąc, prawda? Powiedzieli panowie o tym wielkim nieobecnym, który tutaj się właściwie unosił jako taki punkt odniesienia. To jeszcze jeden kontekst właśnie o Witoldzie Ludosławskim i o jego kwartecie smyczkowym, jedynym, ale za to jakim, prawda? Natomiast ja sobie zanotowałem takie a propos właśnie Pendereckiego i Góreckiego i tego, o czym tutaj mówiliśmy. Co jest bardziej absorbujące dla wykonawców? Właśnie to skondensowanie energii na tych kilka minut u Pendera, przepraszam, u Krzysztofa Pendereckiego, czy właśnie skupienie na te 30 parę minut, czy 55 w sytuacji ekstremalnej trzeciego kwartetu smyczkowego Góreckiego. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z wiolonczelistą Kronosów po tym, jak oni może drugi raz wykonali trzeci kwartet Góreckiego. I on mówi, wiesz, ja mówię, no bo tam jest granie na pustych strunach często przecież w tym, dla wiolonczeli w tym trzecim kwartecie. On mówi, ale dla mnie największym problemem jest skupienie się na tych 55 minut, żeby utrzymać to napięcie w odpowiednim natężeniu właśnie. To jest to, o czym mówił Szymek, tak? Długie łuki. To jest inny rodzaj przygotowania. Kilka razy zdarzyło nam się wykonać wszystkie trzy kwartety Góreckiego na jednym koncercie. No to jest... Potworne zadanie. Do tego trzeba się naprawdę przygotować fizycznie i psychicznie. Tak, ale to, o czym mówiłem, atmosfera. Tak, a no jeśli właśnie. Jest odpowiednia atmosfera, ja pamiętam, jak graliśmy jeszcze, kiedy profesor Górecki żył i był na sali koncertowej w Akademii w Katowicach i zaczęliśmy trzeci kwartet. No sala nie należy też do małych, prawda, 450 osób. I nagle jakiś pani wypadł numerek z szatni, jak to zwykle się zdarza na koncertach. On tak syknął, że ja jakbym prawie że smyczek. Że numerek sam wrócił do pani. Ale to było, to zapadła potem taka cisza, taka atmosfera się zrobiła, że po prostu było widać, że on całym sobą chłonął to co szleciał. Jesteś pewien, że to była pani? Może to jednak było? Może pan, nie wiem. No właśnie, widzisz. W każdym razie to syknięcie było i to stworzyło jakby atmosferę do słuchania. Tak. To jest to, co mówimy o tej publiczności, że ta publiczność jest nam potrzebna, to wytwarza zupełnie inne relacje. Już kompozytorski syk to już jest w ogóle unikat w relacjach z publicznością. Ja znam takiego pianistę, który przerwał też i zaczął od samego początku wykonywanie koncertu Fryderyka Chopina, potem jak upadł numerek, no bo to zbija z pantałyku. No jest taka, nie wiem czy to jest anegdota, czy to jest tylko legenda, że no, Beethoven
uciekł z koncertu własnego recitalu, bo jaśnie państwo rozmawiali. I tam go błagano, żeby wrócił. On powiedział, że... Tak, dziwisz mu się? To ja a propos tego właśnie, to też takie wrażenie z jednego z koncertów kwartetu smyczkowego, kiedy był wykonywany jeden z późnych kwartetów Dymitra Szostakowicza, który się rozpływa. Być może to był nawet 15 kwartet, nie pomnę teraz. I to jest taki moment, taka chwila, kiedy utwór się kończy i na przykład ja potrzebuję chwili, żeby wziąć te dwa oddechy, żeby jakby to wybrzmienie tej muzyki jeszcze ze mną było, a ktoś się zrywał do oklasków. I to tak na styk z tymi ostatnimi wybrzmiewającymi dźwiękami. To było dla mnie, a propos tych aspektów właśnie życia koncertowego, właśnie deprymujące w wysmakowaniu tego, co dochodziło z estrady. To tak jak jest w szóstej patetycznej symfonii Czajkowskiego, że właściwie brawa powinny być po części trzeciej, a po czwartej nie powinno. Często się zrywają właśnie. Tak, a po czwartej tak właściwie powinni się wszyscy rozejść. To w takim razie jeszcze pytanie do panów. Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo dobry utwór właśnie na festiwal, bo do tego nie potrzebne są brawa. Dokładnie. Dzięki za sugestie. Czy złapali się panowie na tym, że brawa mogą deprymować? Czasem tak, ale my jesteśmy przygotowani na to, że publiczność reaguje spontanicznie czasami. Mhm. Na przykład mówimy też o jakichś brawach pomiędzy częściami. No, to może deprymować, ale jeśli to jest odruch... Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było normą. Tak. No więc tutaj nie jesteśmy jakoś specjalnie sfrustrowani takimi odruchami publiczności. Lepsza reakcja niż brak reakcji. To prawda, no zgoda. Czasami jest właśnie taka sytuacja, że publiczności się to tak podoba, że jakby już nie mogą z tą eksplozją radości W latach 60. na Warszawskiej. Jakby jeszcze ten dźwięk trwa, a już są te brawa. Napięcie sięga, wylewa się. Na Warszawskiej sieni w latach 60. świadczy jakby negatywnie. W latach 60. na Warszawskiej sieni reagowano też spontanicznie. Maciek, bardzo jak ja negatywny. do tych czasów, żeby wreszcie może jakieś skandale na koncertach powróciły albo coś takiego. Dokładnie, nie wiem, czy panowie zauważyli. Jest teraz wszystko się... Nuda. Tak, no trochę. Oczywiście jest zdjęcie, przynajmniej jedno, konserwatysty zapiekłego, Piotra Rytla, który właśnie w latach 60. jest gwizdkiem, prawda? Tadeusz Szeligowski swoim studentom kupił za własne pieniądze gwizdki, żeby gwizdali na warszawskiej sieni, bo wiedział, że będzie chyba jakiś utwór albo Kilara, albo Góreckiego, o którym już wiedział, że to jest nieprawomyślny i kazał im gwizdać. Druga symfonia Lutosławskiego w Berlinie, Awantura, bo się państwu nie podobało, publiczności zresztą bardzo konserwatywnej. W Berlinie, oczywiście. Monitor mnie upomina, że musimy kończyć to nasze spotkanie, bardzo miłą rozmowę z panami. To pytanie na koniec, ostatnie. Jak wygląda ta perspektywa organizowania koncertów na przyszły sezon? Właśnie kwestia publiczności i w ogóle koncerty Kwartetu Śląskiego. Co się odbędzie, a co nie? Myślę, że nie wygląda to źle, a bym powiedział, że jest kalendarz trochę przeładowany przez to, że wszystko się przenosi z maja czy z kwietnia, przenosi się na jesień. Oczywiście czas pokaże, jak się to wszystko poukłada. Czas i wirus. No w pewnym sensie, ale właściwie ten drugi. Więc to wszystko od tego zależy. Ale wiele koncertów, które miały być w kwietniu, w maju, wszystko przenosi się na jesień. No i zobaczymy, czy to się uda zrealizować, czy nie. To życzę w takim razie, żeby się udało zrealizować jak najwięcej. Dziękuję panom za tę rozmowę. Szymon Krzeszowiec, Arkadiusz Kubica, Łukasz Sernicki i Piotr Janosik, Maciej Grzybowski. Jutro, proszę państwa, będzie następny panel dyskusyjny po następnym koncercie. Niestety chyba bez udziału dyrektora artystycznego. Niestety. Bardzo żałuję. Może jednak przyjmiesz nasze zaproszenie online i przełamiesz się do technologii, żeby w ten sposób uczestniczyć. Dzisiaj już kończymy. Piąty festiwal 3-4 jutro od 19 w eterze, w przestrzeni
internetu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.